Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie samolotami niemieckimi. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam się materiał spodoba. Nie mam tych samolotów może za dużo. Mam głównie z tych używałem zawsze. Zbierałem tu już prawie, mam skończonego EW190A5U12. To jest taki. No myślę, że właśnie się film spodoba, więc zaczynamy bitwę. Mam nadzieję, że nam dzisiaj szybko znajdzie. Nie jak ostatnio, że prawie minuty czekaliśmy. Niemcy w ogóle to były moja pierwsza nacja, którą grałem jeszcze zanim wyszły czołgi. Była... Lubiłem ją bardzo, ale ostatnio mi się znudziła, a teraz tak może powrócę do niej, zobaczymy. Bardzo ma przyjemne właśnie działka. 20 mm mają dużo. Właśnie, jak się ktoś lubi samoloty szybkie i które mają działka 20 mm, no to polecam niemieckie i ruskie. Jeszcze Anglia miała trochę ich, ale głównie to Rosja i Niemcy mieli najwięcej właśnie samolotów z działkami 20 mm. Fajna mapka. Chyba ostatnio co też się nagrywałem dla Was w chyba Włoszech. Właśnie, z włoskimi samolotami też była ta sama. Zobaczymy jak niemieckimi nam to pójdzie. Mam nadzieję, że lepiej. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Może tak do tyłu polecimy, żeby tak od razu tak na jolo nie lecieć, bo tak ja taki nie jestem. Lepiej, żeby wszyscy inni polecieli, a nie. O, no, później tam dwóch się na ciebie uczepi. Jak się tak na jolo. I już jest po tobie. A tu o fan gry chodzi. Żeby się bawić, a nie umierać ciągle. Tutaj typhona może nam się uda zniszczyć. A może tego pana tutaj co lata? Już tutaj działka strzelają do nas. Lekki bunkier jest. Bardzo ładnie. O nie! Co ja żem zrobił? Chryste. O! Widzieliście to jaki z mnie lama. Największa lama. O Boże. Jaka lama. Ej, z tym polecimy. To jest, jak dla mnie, bardzo dobry. Jeden z lepszych, moich ulubieńszych samolotów w tej grze. Zwłaszcza po te... po działkach. Tak wygląda od środka. Tak kwadratowo się tak wydaje, co nie? Tak sześciennie, o. Tak na zewnątrz. A to są podobne właśnie samoloty niemieckie do siebie. Oczywiście zależy z takiego, z takiej linii drzewka. A. Pies musi szczekać. Zawsze tylko na nagraniu, nie? Bo tak nie było zawsze. Próbujemy tego Spitfire'a zniszczyć. Żeby kogoś w końcu zniszczyć, a nie. O! Jak było blisko. Ładnie, zniszczony. Jest coś za nami? Pewnie Spitfire. No jakże inaczej. Ale ten też idzie do piachu. Nie ma tutaj. Kurczę, kurczę. O, tutaj kolejny Spitfire. A, udało się go zniszczyć jeszcze. Przed śmiercią. No, ale sensownie wyszło. O, Polak, bo widzieliście.
miał tam polskie siły powietrzne naklejone, albo bardzo lubi Polskę po prostu, że tak dał. Mają dodać Francję za niedługo, może nawet w tym tygodniu, ale wątpię. Zwykle to się od wtorku do środy dają aktywację, więc pewnie za tydzień albo za dwa. Bo to mnie ciekawi to drzewko, bo na pewno nie leciał. Bo jak Włochy wyszły, to tak niespecjalnie, bo w niemieckich trochę było tych właśnie włoskich, co na początek, a później dodali, więc tak nach. Tutaj się skrył między chmurami koleżka. Tam widzicie, na dół leci. Tam jest, ten ślad za sobą zostawia. O kurde, łożesz ty. Aż go nawet nie widział. Myślałem, że on tam dalej jest. O, to spryciula. No dobrze, polecimy sobie tutaj ciężkim myśliwcem. Bardziej go traktuję jako bombowiec, bo nie ukrywam, każdy nas wymanewruje tym zacnym panem. Lecz ma tylko 8 bomb, ale to mocne działka. Chyba, jeśli nie mylę, 4, tak, 4 mil, tak, 4 działka po 20 mm ma. Więc całkiem spoko. Tutaj może kogoś uda jeszcze drapnąć. Ma dwie wieżyczki, na dole i u góry. Tutaj jest u góry, tutaj na dole. Ja się zawsze śmiałem z niego, bo ma taką czuprynkę jakby białą. Widzicie? Tutaj. O, proszę. Śmiesznie to wygląda trochę. Ciekawe, do czego służyła. Tutaj czołg ciężki, spróbujemy tam trochę zbombardować. Chociaż takie bomby, to ja wątpię, że coś zniszczymy. Widzicie? O, udało się. Przynajmniej jedna. Przynajmniej jeden, nie jedna. Coś leci na nas? Pewnie, że tak. No dobra, zobaczymy. Spróbujmy. Asysta. Przynajmniej tyle. No dobrze. Spróbujmy tam się do kogoś wbić. Może się uda. Chociaż nam trochę silników tutaj poniszczyli. Czasem będzie nam się to niszczyć. I paliwo w tej chwili, zbiornik paliwa będzie nam też. I woda, i olej. Na się tutaj będzie podwyższał temperaturę oleju i wody. Możemy wybuchnąć, ale nie wiem do ilu. Spróbujemy kogoś tam zniszczyć, bo myślę, że to razem będzie wygrane. Zobaczcie tam pasek ten u góry zwycięstwa, ja to nazywam, lub porażki. Spitfire, o, Spitfire już tutaj zniszczył. Spróbujemy tego BF-109 zniszczyć. Niestety. Tylko poturbowane przynajmniej trochę. No, dwie asysty, nie pogardzę. Ojeju, co się tu dzieje? Dobra. Podpali nas, raczej się teraz nie ugasimy. Już tutaj. Tutaj proszę pokazać mi. O! Ale już spadamy. Zniszczyli wszystko. A właśnie. No niestety.
Mówi się trudno. Ale mam tego jeszcze raz, tego możemy użyć, bo wygrałem właśnie ostatnio. Znaczy ostatnio, dawno temu, bo to dawno nie grałem niemieckimi. A takie tokeny, dzięki czemu mogę dwa razy użyć ich. Całkiem spoko. O, wygraliśmy akurat. Zacząłem samo te 4, zabili nas 4 razy. No tak średnia wyszło niestety. No ale mówi się trudno. Chwalę, że trochę zdobyliśmy te badania maszyny. I jest zawsze coś nowego. No dobrze, więc takim akcentem i takim zwycięstwem dzisiaj zakończę filmik. Postaram się jeszcze może to dzisiaj nagrać. Już nie wiem z czego. Więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.